dziewczyny. To nagranie kieruje do wszystkich tych kobiet, które nie mają za bardzo pomysłu, jak przeklikać się na żeńską energię. I w tym nagraniu planuję Wam dać challenge na najbliższe godziny lub dni. Wykonaj to zadanie i wykonuj kolejne, które w kolejnych filmach będę Ci opowiadała i proponowała, a zobaczysz, że za miesiąc od dzisiejszego dnia będziesz funkcjonować w zupełnie innych jakościach. Zobaczysz, że w ciągu tego miesiąca nauczysz się praktycznych sposobów, praktycznych narzędzi, aby przeklikiwać się ze swojej męskiej energii w żeńską energię. A zatem lecimy! Moje pierwsze zadanie dla Ciebie będzie polegało na tym, uważaj, od początku będzie trudno. Musisz zaplanować sobie, ale koniecznie, jeżeli prowadzisz sobie kalendarz, grafik zajęć, jakiś notatnik, koniecznie, ale to koniecznie, zapisz sobie w tym notatniku randkę z samą sobą, spotkanie z Twoją osobą. I teraz uważaj, zaplanuj sobie nawet i 10 minut. I w tych 10 minutach musisz wykonać konkretnie to zadanie, które Ci teraz opowiem. A zatem zatrzymaj to wideo, otwórz swój notatnik, kalendarz, whatever i wpisz 10 minut na wykonanie ćwiczenia, które Ci tu opowiem. A zatem musisz usiąść w zupełnej ciszy, wyłącz wszystkie multimedia. Nic nie może Ci grać w tle, bo zepsujesz sobie to ćwiczenie. Nawet romantyczna, spokojna muzyka odpada. Teraz odpada. Musisz usiąść sama ze sobą w zupełnej ciszy. Jakkolwiek może to być dla Ciebie wyzwaniem, jakkolwiek będzie to niekomfortowe, zrób to. W momencie, kiedy usiądziesz w ciszy i minutę tak posiedzisz, Twoje ciało zacznie się wyciszać, spowalniać, uspokajać. Ale uważaj, co zrobi umysł. Umysł poczuje przestrzeń na to, żeby zbombardować Cię myślami, na które Twoje ciało nie miało energii, aby Ci je pokazać. Gdy już siedzisz sobie w ciszy, sama ze sobą, być może przerażona myślami, natłokiem myśli, które do Ciebie przychodzi, zrób jedną rzecz. Dzisiaj zaczniemy wchodzić w żeńską energię, wykorzystując narzędzie, jakim jest Twoje ciało. I teraz wsłuchaj się w bicie swojego serca. Próbowałaś kiedyś to zrobić? Próbowałaś się wyciszyć tak bardzo, w takim milczeniu, w takiej ciszy usiąść sama ze sobą, ze swoim ciałem, żeby uszami, Twoimi uszami usłyszeć bicie Twojego serca, żeby poczuć ruch w klatce piersiowej, żeby poczuć ruch w klatce piersiowej. Spróbowałaś wczuć się w to odczucie pod Twoimi piersiami, że coś tam się porusza, że coś dotyka powłoki Twojego ciała. Jakkolwiek brutalnie, fizjologicznie to teraz dla Ciebie brzmi, to Twoje ciało i jego fizjologia są wrotami do Twojej żeńskiej energii. A zatem spróbuj tak bardzo wyciszyć siebie i otoczenie, żebyś usłyszała, fizjologicznie usłyszała bicie Twojego serca. I słuchajcie, jeżeli teraz ktoś z Was myśli o tym, że słyszał o badaniu, gdzie naukowcy dowiedli, odkryli, że jeżeli Ty jako człowiek, homo sapiens, jesteś w stanie usłyszeć bicie swojego serca, to jest to jakieś tam zaburzenie, to ja Ci powiem jedną rzecz. To nie jest żadne zaburzenie. To jest żeńska energia. Naukowcy, którzy głoszą takie teorie, nie mają kompletnie wiedzy o tym, jak funkcjonuje kobieta, jakie ma możliwości,
jaki jej ciało daje jej inne specyficzne umiejętności od ciała mężczyzny. A zatem to jest zupełnie normalne, jeżeli uda ci się usłyszeć twoje serce, bicie twojego serca, poczuć jego ruch, poczuć to, jak bije, serio, poczuć to na wysokości klatki piersiowej, to jest to dowód na to, że jesteś kobietą, że masz taką umiejętność. Skontaktuj się w ten sposób z biciem twojego ciała. Są różne medytacje, które mówią o tym, trenują wchodzenie w przestrzeń swojego serca. Ja ci teraz nie proponuję jeszcze aż tak głębokiego narzędzia. Na razie fizjologicznie, jako powłoka skórna, skup się i poczuj, że masz serce, że ono istnieje i bije dla ciebie. Drugim ćwiczeniem, które ci proponuję, gdy już jesteś wyciszona, zafascynowana odczuciami, jakie poczułaś, co usłyszałaś, jeżeli chodzi o twoje serce, jest skontaktowanie się z twoim oddechem. Czyli jak widzisz, dzisiaj mamy odcinek bardzo fizjologiczny. Zaczynamy od zewnątrz, żeby z czasem wejść głębiej w ciebie i w pokłady twojej żeńskości. A zatem oddech. Tutaj znowu jest wiele medytacji pracujących z oddechem, uczących cię wczuwania się w oddech. I oczywiście polecam ci je, bo one rzeczywiście bardzo pomagają wyciszyć się, unormować fizjologię ciała itd. Natomiast dzisiaj w wersji uproszczonej i równie skutecznej proponuję ci, tak jak wczułaś się przed chwilą w bicie twojego serca, tak teraz skup się na oddechu. Skieruj swoją uwagę na oddech, bo zobacz, my cały czas oddychamy, cały czas oddychamy, tylko w ogóle o tym nie myślimy. A co by się stało, gdyby tak zatrzymać cały świat, całą fizjologię, wszystko, co się dzieje, i skupić uwagę właśnie na tej rzeczy, na którą normalnie nie skupiamy uwagi? Sprawdź to u siebie, jak to na ciebie zadziała. A zatem, gdy już usiądziesz wyciszona, możesz to zrobić razem z ćwiczeniem na czucie swojego serca, ale możesz to również zrobić jako osobne ćwiczenie. Nieważne, whatever, ważne, żebyś zrobiła. I teraz, jak usiądziesz i znowu wycisz wszystko dookoła ciebie, wszystko, co się da, wyłącz, żeby nic ci nie przeszkodziło. I teraz, jak już wyciszysz swoje ciało, usiądziesz sama ze sobą, skup się na oddychaniu. Najpierw zaobserwuj, w jaki sposób twoje ciało oddycha. Czy ten oddech jest głęboki, czy ten oddech jest płytki? Czy powietrze, które wciągasz nosem, łaskocze cię po ścianach nosa? Jakkolwiek dziwnie to brzmi, skup się, zadaj sobie sama pytanie. Czy powietrze, które wpływa moim nosem, łaskocze mój nos? Czy jest ciepłe, że ja go nie czuję, kiedy przechodzi przez mój nos i wpływa głębiej w moje ciało? Czy może czuję powiew chłodu? Może to jest chłodne powietrze i czuję wręcz nieprzyjemne zimno, na które normalnie nie zwracasz uwagi? Wykonać trudno. Ono może się wydawać łatwe, ale jak zaczniesz je wykonywać, to może się okazać, że będzie tyle dystraktorów wkoło ciebie, że nawet usłyszysz tykający zegarek, którego normalnie u siebie w pokoju nie słyszałaś. I to będzie cię również rozbijało. Daj sobie czas na potrenowanie tego ćwiczenia, bo serio, ono może ci za pierwszym razem nie wyjść. Nie frustruj się, jeżeli nie usłyszysz swojego serca. Nie denerwuj się, jeżeli serio, wiesz, że oddychasz, ale nie będziesz w stanie skupić uwagi na tym, co, jak w ogóle, jak działa mechanizm oddechu w twoim ciele. Jeżeli nie poczujesz tego powietrza, które wypełnia twoją klatkę piersiową, nie przejmuj się tym. To jest wbrew pozorom trudne ćwiczenie. To jest trudne ćwiczenie, gdzie wymaga to treningu. Wymaga, żebyś po prostu podchodziła do niego. I za każdym razem, jak wytrzymasz 10 sekund dłużej, to już jest super. To już jest krok do przodu. Pamiętaj, że duże rzeczy
buduje się małymi kroczkami. Duże, trwałe zmiany trzeba budować małymi zmianami, po to, żeby wyrobić w sobie pewne nawyki. Żebyś wyrobiła w sobie tą umiejętność, nie? Tak jak mówienie w obcym języku. Nie da się nauczyć w jeden dzień obcego języka, szczególnie jeżeli chcesz nim płynnie mówić. To wymaga czasu, to wymaga treningu, to wymaga wysiłku, to wymaga takiej odporności na to, że czasem ci nie wyjdzie. Dania sobie prawa i przestrzeni, akceptacji tego, że nie wyjdzie ci idealnie za pierwszym razem. Ale posłuchaj, jeżeli poczułaś chociaż troszeczkę, cokolwiek fizjologicznie w swoim ciele, jeżeli odkryłaś cokolwiek, jakąś drobniutką rzecz, której na co dzień nie zauważasz, to to już jest kawalątek żeńskiej energii. Już troszeczkę weszłaś w tą żeńską energię. Co z tym dalej zrobić? Jak już jesteś wyciszona i wiesz, że coś się zadziało, pobądź z tym. Posiedź z tym w ciszy. Nie bój się tego. Nawet jeżeli umysł będzie po prostu jak maszynka pluł na ciebie myślami, daj mu prawo, niech sobie pokrzyczy. Niech sobie umysł porobi fikołki i niech wypluwa myśli na ciebie, a ty sobie posiedź z tym. Umysłowi też daj przestrzeń na to, żeby się wygadał. Bo umysł wbrew pozorom to jest osobna machina, która działa w twojej głowie. Daj mu się wygadać, ale skup się na swoim cichym ciele. Odważę się wejść jeszcze głębiej z tym, jakie znaczenie i jaką moc ma kontaktowanie się z twoim ciałem. Z bardziej powierzchownych rzeczy to ćwiczenie wzbudza w tobie większą akceptację twojego ciała. Jeżeli czegoś w sobie nie lubisz, nie akceptujesz, jeżeli źle ci się na ciebie patrzy, to takie ćwiczenia, które teoretycznie nie mają za wiele wspólnego z wzbudzaniem akceptacji, tak jak są na przykład takie mocniejsze ćwiczenia, gdzie masz stanąć nago przed lustrem i patrzeć na część ciała, której nie lubisz i mówić: lubię cię, mam piękne piersi i tak dalej, to ma bardzo podobny efekt, bardzo podobny wydźwięk, ale jest znacznie łatwiejsze do zrobienia, jeżeli rzeczywiście masz zgryzotę związaną z tym, jak wyglądasz. A zatem to zbuduje w tobie akceptację do twojej fizjologii, akceptację do twojego ciała, akceptację do ciała jako, jakby to nazwać, narzędzia, które odgradza ciebie od świata zewnętrznego. Powłoki, takiej powłoki, granicy, która warunkuje ciebie jako istotę i odróżnia ciebie jako istotę od wszystkiego, co jest wokół ciebie i od innych istot. Twoje ciało jest niesamowitym narzędziem. Możesz nauczyć się z niego korzystać, możesz nauczyć się używać swojego ciała właśnie po to, żeby pokazywać światu ciebie, wylewać siebie na zewnątrz. To ćwiczenie daje jedną z takich możliwości, pełni jedną z takich funkcji. Czyli uczysz się, że twoje ciało jest czymś, z czego możesz korzystać, co jest ci dane, żeby wyrażać samą siebie, budować swój rdzeń, ten w środku rdzeń, co psycholodzy nazywają poczuciem własnej wartości na przykład, nie? Twoje wewnętrzne własne ja, tożsamość samej siebie, to kim jesteś. To jest jedno z funkcji. Druga funkcja. Napełnianie cię pozytywnościami, dobrą energią, napełnianie cię harmonią, spokojem, uspokajanie twojej fizjologii, zmiana w ogóle funkcjonowania gospodarki hormonalnej. To wszystko dadzą ci te dwa krótkie ćwiczenia, które ci dzisiaj zaprezentowałam. A zatem, kochana, do dzieła. Na dzisiaj i na jutro masz zadanie ode mnie skontaktować się ze swoim ciałem. Zachęcam cię zatem do budowania relacji z twoim ciałem. Uczenie się, jak używać twojego ciała. Tak naprawdę instrukcji obsługi tego narzędzia, gdzie
Każdy z nas dostał ciało, swoje własne, specyficzne ciało. I to ciało, ono również ma jakieś zadanie do wykonania. A zatem wykorzystaj swoje ciało jako wstęp do tego, by budować swoją żeńską energię, by uczyć siebie i swoje ciało również wchodzenia w tą żeńską energię. Na koniec takiego ćwiczenia proponuję Ci, możesz to zrobić w ubraniu, nie tak jak mówią psycholodzy, terapeuci i tak dalej, że musisz się rozebrać. Nie, zrób to w ubraniu. Przytul swoje ciało. Podziękuj mu za to, że jest. Podziękuj mu za to, co Ci właśnie pokazało, że pozwoliło Ci odkryć zupełnie nową jakość, zupełnie coś nowego, że pokazało Ci się z innej strony, że Ty zobaczyłaś swoje ciało z innej strony. Wiesz, jak możesz przytulić swoje ciało, żeby poczuć się tak prawdziwie otuloną, przytuloną, zaopiekowaną. Musisz otulić się tak, jak ktoś by Cię przytulał, czyli skrzyżować ręce na ramionach i tak mocno, mocno się przytul. W taki sposób, jak ja teraz. Złap się za ramiona, przytul się. Możesz głowę oprzeć sobie o ramię. Możesz się schować głębiej w swoje ręce. Tak mocno na plecy złap sobie ręce i przytul się. I posiedź sobie w takim przytuleniu. To, czego najczęściej pragniesz od swojego partnera, ciepła, troski, zauważenia, napełnienia zbiornika miłości, to są rzeczy, które uważaj, możesz dać sobie sama. I znowu ciało ma taką funkcję, że ono może Ci napełnić Twój zbiornik miłości, może Ciebie przytulić. Twoje ciało może przytulić Ciebie. Twoim ciałem możesz otulić sama siebie, dać sobie poczucie tego, że jesteś kochana, że jesteś ważna, że istniejesz. A zatem zacznij już dzisiaj napełniać swój zbiornik miłości, używając tego pięknego narzędzia, jakie dostałaś na to życie. Podziel się ze mną w komentarzu, jak Ci idzie. I trzymaj się ciepło. Cześć! Thank you.